Witam serdecznie na kolejnych warsztatach online. Na dzisiaj zaproponuję pomysł z wykorzystaniem słoja przy użyciu różnych elementów dekoracyjnych. Mianowicie wykorzystamy sztuczne rośliny, kamienie, taką skałkę, piasek kwarcowy, korę oraz taki drobny biały kamień dekoracyjny. Mamy już przygotowany słój i następnie wypełniamy warstwami. Na początek pierwszą warstwą będzie warstwa z piasku kwarcowego. Tylko sobie, że jest bardzo drobny i nie będzie nam przenikał przez kolejne warstwy. Pamiętamy, że piasek możemy sobie układać dowolnie, gdzieś on jest bardzo plastyczny. Ja zaproponuję tak pochyło ułożony piasku. Jak już nasypałem, to ładnie ten piasek ugniatamy. Następnie wykorzystuję kawałki kory. Które sobie układam na piasku i tworzy mi się kolejna warstwa w innym kolorze. Tego typu dekoracji możemy wykorzystać dowolny słój, który posiadamy w domu. Ważne jest to, żeby nam się dłoń zmieściła do środka, by móc te warstwy ładnie ułożyć. Hej, teraz wykorzystam taki drobny biały kamień dekoracyjny jako kolejna warstwa. Ważne jest to, żeby warstwy się kolorystycznie między sobą różniły. To wtedy nasza kompozycja będzie się ładnie prezentowała. Ja mam taką skałkę, którą przywiozłem z jakiegoś wyjazdu, dlatego też ją sobie wykorzystam. Często mamy jakieś okazje, które z wakacji lubimy ze sobą
wieść. Teraz układam na to kilka takich ciemnych kamieni. I teraz już przystępujemy do osadzenia naszych sztucznych roślinek. Osadzanie bezpośrednio nie ma potrzeby, żeby je wklejać. Te roślinki też ważne, żeby miały różną kolorystykę, to wtedy one będą fajnie się prezentować. Elementy, które sobie wyjmę poza swój. Mamy taką imitację lasu w słoju, tylko że z wykorzystaniem roślin sztucznych. Dobra sprawa dla amatorów, którzy nie bardzo lubią poddawać roślin. Dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego.